z bankiem, a która będzie polegała na udzielaniu no, przez bank, zakładam, do atrakcyjnych kredytów, ale poręczanych przynajmniej w jakiejś znaczącej części przez miasto, po to, żeby ludzie w poszukiwaniu na zakupy, w poszukiwaniu usług, w poszukiwaniu rozrywki wrócili na do starego miasta. Oczywiście wszystko to musi odbywać się w ramach pewnych reguł, natomiast musi być pewnym działaniem takim bezwyjątkowym, usankcjonowanym przez Radę Miejską. Dalej, dzisiaj podczas posiedzenia ruchu na Grudziądza rozmawialiśmy również o udostępnieniu czy otwarciu starówki w taki sposób, że będziemy dążyli przynajmniej do znaczącego ograniczenia strefy płatnego parkowania. Być może w pierwszej fazie miasto, tej przygotowawczej, być może miasto zrezygnuje z własnych dochodów, które z tej strefy pobiera, w taki sposób, aby pierwsza godzina parkowania w Śródmieściu była bezpłatna, czyli opłaty byłyby dopiero od kolejnej godziny, ale nie wykluczam, że w ogóle będziemy dążyć do tego, żeby problem parku, żeby i ilość miejsc parkingowych, i dostępność jakby tych miejsc była większa. Nie wykluczamy też z tym, że tutaj nie chciałbym wchodzić zbyt daleko w pewne rozważania. Kiedyś w roku 2005 był taki projekt, wtedy się dosyć poważnie nad nim zastanawialiśmy, nad budową w ogóle parkingu dla Śródmieścia, który miałby dla niego stanowić takie zaplecze parkingowe na zapleczu Domu Kultury Stomil, jeżeli Państwo wiecie, no większość wie, gdzie to było, gdzie to jest, bo są tutaj ludzie, którzy to pamiętają. I być może do tego problemu wrócimy. Natomiast w pierwszej fazie chcielibyśmy tą odciętą od jakiegokolwiek ruchu starówkę no, otworzyć dla potencjalnych klientów. I możemy oczywiście różne rzeczy snuć o tym, że to są tacy, którzy uważają, że należy ruch samochodowy w ogóle wyprowadzić ze Śródmieścia, ale no, widzimy, jaki jest związek między możliwością dojechania do sklepu, a z realizowaniem tam zakupów i towarów. I ten program, tak jak powiedziałem, całościowy na okres całej kadencji, być może nawet nieco dłuższy, pięcioletni, zostanie przygotowany, przedstawiony, zatwierdzony, przyjęty w pierwszych 3-4 miesiącach po nadchodzących wyborach. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, liczymy też na to, oprócz tego chcielibyśmy prowadzić zupełnie inną politykę takiej resocjalizacji starówki od strony i jakości znajdujących się tutaj lokali, ale również mieszkalnych budynków, prawda, i tak dalej, i częściowej wymiany, że tak powiem, ludności, bo starówka, o czym mówiliśmy właściwie w Grudziądzu 10 lat temu już, że Śródmieście Grudziądza wymaga po tych wszystkich zmianach, tych spraw, które się dokonały w latach 70., 80., kiedy właściwie młody Grudziądz uciekł na osiedla, że czas byłoby popracować nad tym, aby dokonać swoistej takiej resocjalizacji pod różnymi względami, odmłodzenia też tej substancji ludzkiej, która tu mieszka. Ale oczywiście to też trzeba robić według
zdrowych zasad, a nie tak, jak to się odbywa dzisiaj. Ja coraz z niepokojem patrzę, jak co rusz ktoś, kto się mnie upatrzy jedno, drugą kamienicę przyfosza na Armii Krajowej, jak te kamienice następnie są remontowane za miejskie pieniądze, jak są opróżniane z lokatorów, którym daje się przecież gdzieś jakieś mieszkania, jak się gdzieś upycha, a następnie przy obecnej dekoniunkturze na rynku nieruchomości są sprzedawane tak naprawdę w cenie tego remontu, który się tam dokonał. I takie praktyki realizowane są w tym mieście od kilku lat. Tak poszło całe mnóstwo domów, które w tym okresie znalazły nabywców. Sam znam takie przykłady. Przyjeżdża ekipa, zaczyna remontować, wymienia okna, ociepla. Mijają dwa lata, nagle się dowiaduje, wyprowadzają sześć rodzin, które w tym domu mieszkały. No, wyprowadzają, czyli gdzieś znajdują mieszkanie, prawda? Czyli miasto też ponosi na to jakiś nakład. Po czym się okazuje, że ten budynek zostaje sprzedany za 280 tysięcy. Przecież ten remont tam kosztował więcej. I tu oczywiście tę politykę trzeba robić według innych, czytelnych, jasnych zasad z wykorzystaniem również ludzkiej przedsiębiorczości, prywatnych pieniędzy, bo ja rozumiem. Mieliśmy taki program, on nie wszedł w życie, nie został zrealizowany, aby przy pomocy i budownictwa komunalnego, ale i odpowiedniego wykorzystania budownictwa przy pomocy TBS-u, którego jakby udziałowcem, czy nie mieli nawet ludzie, tylko miasto, dzisiaj ustawa taką możliwość daje, gdzie chcieliśmy przy pomocy tych dwóch sposobów budowania rzeczywiście znaleźć mieszkania dla niektórych ludzi z tej części Śródmieścia, która zamieszkuje w tych starych kamienicach wymagających remontu. Być może wtedy przy takiej polityce należy sprzedać te budynki, oczywiście uwzględniając to, jakich wymagają nakładów i tak dalej, ale nie sprzedawać ich za bezcen, albo co gorsza, ich nie remontować, a potem po cenie remontu komuś oddawać i w ten sposób pozyskać dodatkowe prywatne już środki na to, żeby to Śródmieście zaczęło powoli odżywać, że zresztą trochę tego typu przykładów jeszcze z roku, tam z lat 2004, 2005, 2006 no jesteśmy w stanie wskazać. I oczywiście ten proces musi i będzie się dalej dokonywał. I kolejna sprawa, o której chciałbym mówić, to jest, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że przedsiębiorczość ludzi to jest być może najważniejszy z tych filarów, na których chcemy oprzeć przyszłość Grudziądza. I dlatego chcielibyśmy i chciałbym, żeby różnego rodzaju organizacje przedsiębiorców miały swoją prawdziwą, niefikcyjną reprezentację w tym mieście, aby były prawdziwym narzędziem doradczym dla Rady Miejskiej i prezydenta Grudziądza i aby to nie było doradztwo, tak jak powiedziałem, fikcyjne, jakim była Rada Gospodarcza, którą próbował dla PR-u organizować prezydent Malinowski, ale pod warunkiem, że on będzie decydował o tym, kto tam będzie zasiadał, kto będzie stał na czele tego i tak dalej. I tutaj myślę, jest ta oferta, chciałbym, żeby ona została przede wszystkim też usankcjonowana odpowiednim dokumentem, czyli uchwałą Rady Miejskiej, aby Rada Biznesu, czy Rada Przedsiębiorczości, czy Przedsiębiorców, jakbyśmy ją nie nazwali, żeby ona raz, że miała przypisane prawdziwe kompetencje, to znaczy, żeby miała nie tylko możliwość zabierania głosu i wypowiadania się na różne tematy, ale żeby wręcz pewne kierunki działania miasta, pewne uchwały i tak dalej wymagały pod rygorem nawet ich nieważności opinii takiego właśnie doradczego ciała. I ta oferta kieruje się, ja nie będę nigdy ingerował ani
w skład tej grupy, ani w jej przedstawicielstwo, ani w tego, kto będzie kogo reprezentował. Natomiast sądzę, że powinna ona się składać z tych organizacji, które mają już tutaj swoją tradycję, a więc z organizacji skupiającej handlowców, skupiającej przedsiębiorców, z izby gospodarczej, prawda, i tak dalej, ale również, co mnie bardzo cieszy, z takich grup, które dotąd takiej reprezentacji nie miały. Ja z ogromnym zadowoleniem przyjąłem to, że kilka dni temu tu na tej sali zawiązało się stowarzyszenie, które skupia osoby pracujące na grudziąckiej giełdzie, tam handlujących, tam utrzymujących z tego swoje rodziny. Myślę, że to stowarzyszenie, czy idea tego stowarzyszenia spotkała się, jak słyszę, tutaj ze sporym zrozumieniem. My udzielimy oczywiście w tym względzie wsparcia. I dlaczego tego typu organizowanie się ludzi ma sens? Ponieważ jakiś czas temu z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy zapowiedź sprzedaży czy zamiany dzierżawy tego dużego zakładu pracy, jakim jest giełda, na własność, na sprzedaż. Mieliśmy podejrzenia, moim zdaniem słuszne, co potwierdziły późniejsze doświadczenia, że jest to robione po to, aby doprowadzić do likwidacji tego dużego zakładu, który przy wszystkich zaletach, jakie ma dla nas, dla Grudziądza, dla ludzi, którzy tam pracują, którzy się z tego utrzymują, prawda, i tak dalej, jest solą w oku dla dużej ilości, głównie dla istniejących tu supermarketów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To udało się na szczęście w Radzie Miejskiej zablokować i nie ukrywam, że idąc do tych wyborów, idziemy z takim zamiarem, aby funkcjonowanie tej giełdy, jej istnienie zagwarantować w przyszłości, kiedy wygaśnie obecna umowa dzierżawy, oddając czy podpisując umowę dzierżawy na kolejne lata z ludźmi, którzy z tej giełdy i z tego, co tam się odbywa, żyją. Czyli ludzi, którzy tam handlują, być może z ludzi, którzy dostarczają tam swoje produkty, być może, ja tutaj nie wnikam w to, ale zakładam, że być może również z ludzi, którzy tam się na tej giełdzie zaopatrują. I to będzie najlepsza gwarancja na to, że nikt nie wpadnie na pomysł, aby ten wielki zakład pracy, który daje pracę ludziom, którzy pracują na samej giełdzie, ale jednocześnie utrzymuje wiele innych miejsc pracy w grudziąckim handlu i nie tylko w grudziąckim, że ten zakład pracy kiedykolwiek zostanie zlikwidowany. I myślę, że ta praktyka, którą tutaj, czego przykładem jest powstanie tego stowarzyszenia, jest dobrym takim przykładem samoorganizowania się mieszkańców, żeby w obronie swoich interesów. I chciałbym, żeby w przyszłości ta Rada Przedsiębiorczości, którą chciałbym powołać, żeby to był po pierwsze twór mający umocowanie w uchwale Rady Miejskiej, której prezydent nie może zignorować, rozwiązać, prawda, i tak dalej, żeby to był twór naprawdę samorządny, który sam decyduje o tym, kto go reprezentuje i kto sprawuje w nim władzę. Jednocześnie chciałbym, żeby ta uchwała Rady Miejskiej zobowiązała prezydenta do stałego jakby konsultowania różnych spraw związanych z rozwojem Grudziądza z tymi właśnie ludźmi, którzy w tym mieście są tą grupą najaktywniejszą, najcenniejszą, ponieważ tworzącą miejsca pracy. Tak to sobie wyobrażam. Oczywiście tutaj mogą być różne głosy na temat przeszłości, one nie padły, być może nie ma tutaj tych niektórych osób. Ja powiem tak, w roku 2002 podjęliśmy taką inicjatywę. Taka rada powstała. Myślę, że początki były bardzo dobre. Sporo pomysłów
które później w trakcie tej kadencji realizowałem, pochodziło z tych rozmów z początku kadencji. Potem co prawda nasze drogi trochę się rozeszły, być może jest w tym też jakaś moja wina i ja się do tego też przyznaję, ponieważ nagle się okazało, że po roku, proszę Państwa, po roku, kiedy w 2002 roku wziąłem miasto no, w nie najlepszej sytuacji finansowej. Wziąłem miasto z potężną dziurą w budżecie wynikającą z tego, że nie sprzedałem OPEC-u, którego, z czego dochody były już zaplanowane w budżecie na roku 2003. To był bardzo ciężki rok z tego powodu, no bo mówię, to była sytuacja może nie tak trudna jak dzisiaj, ale bardzo, bardzo podobna. No i nagle po roku pada hasło, zrobimy swoje referendum. No powiem szczerze, no jest w tym jakiś brak logiki. Rok to jest czas, który na pewno nie jest wystarczający na pokazanie czegokolwiek. Rok to jest czas, który my co prawda w jeden rok sobie jakby poradziliśmy z tym deficytem, jaki zrodziło nam niesprzedanie OPEC-u, ale to jest, to uważałem prawie za cud. I nagle po roku mówi się komuś, że się nie sprawdził albo że urządza się mu referendum. I niestety część tych środowisk w to się zaangażowała. Myślę, że dzisiaj, jeżeli wszyscy logicznie pomyślą i się nad tym zastanowią, a wszyscy mieliśmy na to czas, ja również, no to dojdziemy do wniosku, że było to dziwne działanie. To jest, że po roku chcieć odwołać prezydenta, który dostał miasto z potężnym deficytem budżetowym i który musiał sobie z tym poradzić. I myślę, że to złe doświadczenie z tego okresu w jakiś sposób zraziło nas w tamtej kadencji. Zraziło i to środowisko i jakoś zablokowało też mnie. Ja przyznaję, że znaczna część tej winy leżała jakby po mojej stronie i dzisiaj tak to oceniam i tak na to patrzę. Ale myślę, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, mamy do rozwiązania zupełnie inne problemy i ta przeszłość nie powinna nas dzisiaj blokować. Powinniśmy wrócić do tych dobrych doświadczeń, które zapoczątkowały tamtą kadencję i nie powinniśmy już dopuścić, żeby kiedykolwiek z tym środowiskiem, z tymi środowiskami kupców, handlowców, przedsiębiorców, kiedykolwiek, cokolwiek nas poróżniło. I te usługi, taki dosyć przyjazny dla otoczenia i turystów sposób. Dziękuję. My mamy problem z tym, żeby grudziąckie Śródmieście zaczęło na nowo żyć. W momencie, jak to życie będzie tu tak intensywne, że ta działalność będzie nam się wylewała na każdej ulicy, wychodziła na zewnątrz i tu będzie wszystko huczało aż, to wtedy rzeczywiście będziemy się zastanawiali nad tym, gdzie ludzie mają zostawić swoje samochody, żeby dojść do tych kawiarenek, do tych sklepów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj to my nie mamy problemu Gdyni, gdzie właściwie tam się to wszystko wylewa na ulicę i chodzi o to, że poszukuje się miejsca dla, czy przestrzeni dla życia gastronomicznego, rozrywkowego i tak dalej. My póki co takiej przestrzeni nie musimy poszukiwać, bo my musimy najpierw tchnąć życie, w ogóle przywrócić życie w Śródmieście Grudziądza. I dlatego będziemy raczej szli w kierunku ułatwienia poruszania się po Grudziądzu niż w ograniczenia ruchu. Ale zapewniam, że jeżeli nasze działanie się powiedzie i rzeczywiście Śródmieście Grudziądza, Starówka Grudziądza zacznie tętnić życiem,
to wtedy wybudowanie parkingu odległego o 200, 300 czy 400 metrów od tego centrum nie będzie żadnym problemem. Na razie my musimy zrobić wszystko, żeby ludzie zechcieli do Śródmieścia Grudziądza wrócić i żeby mogli tu przyjechać. To jest jakby inny etap, ponieważ to, co się stało, to sam pan widzi, no, wystarczy wyjść na rynek dzisiaj, zwykły dzień, o 9 czy 10, pusty, kilka lokali niezagospodarowanych, jeden z najbardziej reprezentacyjnych sklepów obok Fary ten, stojący od kilku miesięcy, od wielu miesięcy niewynajęty. I jedynie, gdzie można dzisiaj na rynku znaleźć kolejkę? Nie, ludzie nie czekają na wolny stolik w restauracji, prawda, czy nie, ludzie czekają pod CTO, prawda, bo przywieźli nową dostawę taniej odzieży. I to jest, i tak wygląda ta stalówka. Także tutaj o tym oczywiście będziemy mówić, ale wtedy jak będziemy jakby na tym etapie. Na razie za wszelką cenę wszystko zrobimy, żeby Grudziądzanie, żeby życie gospodarcze wróciło do Śródmieścia. Jak wróci, to wtedy będziemy się zastanawiali, co trzeba zrobić. Pani, mam takie pytanie, w ślad za tym, co powiedział kolega, żeby po prostu kupcy tu mieli jakąś swobodę działania, czy pan po prostu jest w stanie, pomimo, że dzisiejszy prezydent wyrzucił po to kilkadziesiąt, czy to może nawet i sto, no kilkadziesiąt milionów, przejść tramwajową, bo mi się wydaje, że sieć tramwajowa powinna iść od Tarna do ZUS-u, ulica Sikorskiego, Sienkiewicza i leci na Żołów. Drugą linię, co pan kiedyś proponował, zrobić od Jaja, Tatu Stycznia, do Halera, Warszawską, puścić do szpitala. Za 5, za 10 lat nawet puścić do nowego cmentarza. Bo ja na dzień dzisiejszy uważam, że tutaj ta linia tramwajowa to w tym roku się nie skończy. W tym roku się nie skończy. Ci kupcy będą jeszcze co najmniej prawie pół roku, lekko tak mówiąc, deptać w miejscu tak jak w tej chwili. Dziękuję. Panie, to mogę obiecać jedno. Mieszkańcom Śródmieścia gwarantuję, że nie zafunduję wam po zakończeniu tego remontu natychmiast następnego, bo to by oznaczało najpierw wdchnijmy w Śródmieście życie, a potem myślmy o tym, bo tutaj oczywiście twoje pomysły może są fajne, tylko że to by oznaczało, że ileś czasu znowu będziemy tu grzebać przy rzeczy, która moim zdaniem jest sprawą drugorzędną. Prędzej, nie, ja prędzej bym się zastanowił. Ja co prawda uważam, że ten miejski tramwaj w Grudziądzu, on ma pewien urok, ale gdyby się miało okazać, że dla przywrócenia życia na starówce w ogóle mamy zrezygnować z tramwaju, to się nad tym też zastanowię. Nie wiem, czy tak. Dzisiaj nie filozofujmy. Niech to się skończy, ten horror, w którym mamy od 2 lat do czynienia, i wtedy zróbmy wszystko, żebyśmy przez następne 2-3 lata przywrócili życie Starego Miasta. A to, czy będziemy tam jeździli tramwajami, czy autobusami, czy czymkolwiek, nad tym się zastanowimy później. Bo moim zdaniem, proszę państwa, to, co mówiliśmy dawno, co niestety w sposób nieodpowiedzialny i definitywnie przekreślone. Rozbudowa sieci tramwajowej, tramwaj nigdy w Grudziądzu nie stanie się podstawowym źródłem komunikacji. Taka możliwość istniała przy przebudowie linii kolejowej do Torunia, przy budowie trasy średnicowej i tak dalej. Taka możliwość istniała, ale teraz już nie istnieje, już jej nie ma. I dzisiaj nad rozbudową sieć tramwajowa w takim układzie południkowym, jakim jest, ona nigdy nie jest w stanie stać się pierwszoplanowym środkiem komunikacji. To w sposób bezpowrotny stracono. Był pomysł na to, żeby skomunikować lotnisko, żeby skomunikować szpital, cmentarz i tak dalej,
Ale dzisiaj ten pomysł już jest nieaktualny, ponieważ on zakładał, że sieć tramwajowa musiałaby przejść z układu południkowego na układ równoleżnikowy najdalej w okolicach ulicy Bydgoskiej i Tytoniówki. Niżej jest to wykluczone, ponieważ nie wykorzystano tej szansy, jaką dawała budowa trasy średnicowej, nie skorzystano jakby z tego pomysłu. W związku z tym dzisiaj jest to temat, no przynajmniej na razie zamknięty, nie ma co o nim mówić. Dlatego tu zostawmy na razie kwestię tego, dajmy ludziom nadzieję, że ten remont jednak za parę miesięcy dobiegnie końca i w momencie, jak my będziemy decydowali, co dalej, to skupimy się przede wszystkim na tym, żeby tu wróciło normalne życie gospodarcze do tej części. Ja może źle powiedziałem, mi nie chodzi, żeby to później burzyć, tylko żeby tu nie jeździły tramwaje. Tramwaje nie jeżdżą do konstrukcji rządza, a tu nie jeżdżą autobusy. Bo na dzień dzisiejszy, to ja się orientuję, ludzie już narzekają, że nie będzie dojazdu autobusami na tym, ulicą tą. Nie o to chodzi. Zatrzymać tramwaj tu i tutaj po prostu zrobić. Tutaj chodzi tak, jak w Toruniu chodzą sobie deptaki, tutaj zrobić depta. No tak, ale to wtedy już na starcie musimy powiedzieć, że wyrzucono właśnie w ostatnich latach 50. Ja powiedziałem, że może to nie jest najważniejszy problem. Naszym zmartwieniem jest życie na umierający handel w Śródmieściu. Tam coś ma pytać. Można? Oprócz Torku i Piotru tam prawie nie ma samochodów, a jest po prostu pustka. Gruz jest wywożony. Nie dysponujemy jakimś innym rozwiązaniem parkingowym, chociażby takim, o którym mówiłem, czyli jakimś wielopoziomowym parkingiem tutaj na ulicy Solnej, to ten parking jako takie zaplecze miejsc parkingowych jest potrzebne. Natomiast już w momencie, kiedy ustalono tam objęcie tego parkingu strefą parkingową i cenami z tej strefy, wygoniło stamtąd parkujących. Bo gdyby tam albo był ten parking bezpłatny, albo był w innych cenach, to jestem przekonany, że byłaby spora grupa ludzi, która była godna. I kiedyś było, kiedy ten parking był bezpłatny, to również w ciągu tygodnia tam stało zawsze sporo samochodów. Dzisiaj nie stoją. Dlaczego? No bo płaci się tam tak samo, jak za podjechanie do Śródmieścia, prawda? Czy tego nikt tam nie zostawi, jeżeli musi tyle samo zapłacić, to szuka miejsca bliżej, miejsca, które chce załatwić. Także na razie, ja myślę, tego miejsca byśmy nie zmieniali jego funkcji. Natomiast myślę, że należy rozważyć jedno, wyłączenia go ze strefy parkingowej, no to między innymi, żeby tam ludzie parkowali. No i ja myślę, że temu całemu parkingowi przydałby się pewien liftnik, polegający między innymi na tym, że tam ten ogromny plac no, posiada, jest tak zagospodarowany, że tam całe mnóstwo miejsc parkingowych jest zajęty przez różnego rodzaju niepotrzebne wysepki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A powiem Państwu jedno. Dzisiaj wystarczy, i myślę, że tu też, w Grudziądzu również, jest wiele przykładów w różnych miastach, małych, dużych, takich jak Grudziądz, mniejszych od Grudziądza, większych, gdzie władze samorządowe uzyskały całkiem solidne pieniądze na budowę porządnych, dobrze wyposażonych, zorganizowanych, fajnie zorganizowanych parkingów. Robiły to różnie, pod różnymi tytułami. Ale w Grudziądzu praktycznie nie znam przypadku, żeby powstał taki naprawdę porządny parking, albo na przykład porządne targowisko, na które też z Unii można dostać masę kasy. Chociażby jeśli chodzi o targowiska na poszczególnych osiedlach, prawda? I podam taki przykład.
część targowiska w Grudziądzu, to też uważam, rozumiem, że tam administratorem tego jest w dalszym ciągu PSS, ale od tego jest miasto, żeby w porozumieniu z tą firmą razem pozyskać środki na to, żeby zaczęło to przypominać targowisko takie z XXI wieku, a nie z XIX, prawda? Chociaż to, może to dla kogoś ma jakiś tam urok. No i to jest jedna sprawa, ale pewną część zajmują takie budy na tak zwany, gdzie handluje się rybą świeżą, prawda? Tam można dostać rybę. No i powiem Państwu, że tutaj niedaleko jest taka miejscowość, gdzie wójt i do tych pieniędzy też się można było dobrać, bo to nie były pieniądze zastrzeżone dla wsi. Gdzie wójt nie mógł, potrzebował dużego parkingu dla całej dużej wsi, ale nie miał. No, obszar taki no, trochę mniejszy niż ten nasz parking, ale też porównywalny. No i a pieniądze były gdzie? Na rybołówstwie. No to znalazł sposób, dostał unijne pieniądze na zorganizowanie wiejskiego targu rybnego, prawda? Który w 90% jest parkingiem. Bardzo fajnie zorganizowanym, z pełną infrastrukturą, prawda? Z kanalizacją, z wszystkim, takich jakie w Grudziądzu nie mają. Oprócz jest parę stolic, gdzie może raz do roku, czy co jakiś czas na to się odbywały targi. No, chociażby ten typ podejścia do różnego rodzaju problemów, no można to też tak rozwiązać. Ja się zastanawiam, że mając tak potężne targowisko, nie można było zdobyć pieniędzy na jego przebudowę czy infrastrukturę i w ramach tego targowiska zdobyć kasę na porządny, nie mówię, że wielopoziomowy, ale też nie wyklucza, być może parking, nie wiem. I tu, proszę Państwa, jest też pole do działania. Natomiast pierwsza rzecz, którą zrobimy, myślę, że na razie póki co rola parkingowa oczywiście zostanie, natomiast druga sprawa to wyłączenie tego parkingu ze strefy płatnego parkowania po to, żeby rzeczywiście był on zaczął on służyć jako parking, jako alternatywa dla śródmieścia, bo jestem przekonany i tego dowodzą zresztą doświadczenia i zresztą myślę, że pamiętam jak wprowadzono tam opłaty. No to był taki argument, że to nie spowoduje wyludnienia tego parkingu, no spowodowało, prawda? Spowodowało. W momencie jak się pojawiły opłaty, to rzeczywiście we wtorek i w piątek mamy parking jest zastawiony, a w pozostałych dniach jest zawsze pusto. No, chodzi o to, żeby nie było pusto, bo dzięki temu zwolni się ilość miejsc parkingowych u nas. Także myślę, że to w ten sposób do tego należy podejść. Zapytać, że jeżeli jest zaplanowana rewitalizacja stanówki, wyznaczenie ożywienia i tak dalej, to należałoby, to znaczy na pewno należałoby się pochylić nad planem jednoczesnego ożywienia błoni nadwiślańskich aż do samej mariny w sezonie letnim, w sezonie wiosennym, bo sama stanówka żyjąca na przykład ogródkami piwnymi, ogródkami z lodami i tak dalej, również powinna mieć jakby kontynuację na błoniach. Te błonia są martwe. Ludzie spacerując bardzo chętnie skorzystaliby z odpoczynku nad całą wodą, spacerując w stronę mariny. Rowerzyści, którzy tamtędy masowo chyba będą jeździli tą trasą nadwiślańską. I teraz moje pytanie, czy na przykład gdyby przedsiębiorcy grudziądzcy, handlowcy w ramach ożywiania stanówki, zajmowania tych lokali, występowali, że otworzą filie sezonowe, czy również mogą być na przykład brani pod uwagę w jakichś obniżkach, ulgach, po to, żeby ich zachęcić, żeby ta maszyna ruszyła, że tak powiem. Jasne. To również jeden z elementów, to oprócz handlu i wielu innych działań, to również turystyka. No ona ma ogromne znaczenie. To, o czym mówimy, że Grudziądz musi wreszcie dorobić się całościowej koncepcji polityki przyjazdowej, czyli jak traktować
turystę z zewnątrz i co mu należy pokazać, i gdzie go nakarmić, i gdzie go położyć spać, i co, czym go przewieźć i tak dalej. I to samo musi też dotyczyć oczywiście tej takiej no, lokalnej turystyki, czy tego, co ma z sobą zrobić no, odpoczywający Grudziądzanin. Ja zakładam, że oczywiście bardzo istotnym elementem tego życia gospodarczego w śródmieściu to będzie właśnie to życie turystyczno-rozrywkowe i tak dalej, bo to jest bardzo istotny element i wszyscy, którzy będą w tym uczestniczyli, mogą liczyć, że zostaną tym programem objęci. Ja dzisiaj skupiłem się, nie mówiłem o tej takiej turystycznej części, ze względu na to, że skupiłem się bardziej na tej takiej biznesowej stronie całego interesu. Ale wiadomo, że istotnym elementem biznesu na Starówce to jest również to wszystko, co wiąże się z gastronomią, z rozrywką, z atrakcjami, z turystyką, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste, to jest jasne. Bo dopiero wtedy, proszę Państwa, jednym z pierwszych rzeczy, które będziemy mieli do zrobienia, bo no, możemy mieć wiele wątpliwości, czy warto było tyle wydać, czy warto było tak zrobić, czy może było, trzeba było zrobić coś innego, ale mamy marinę jako mamy i koniec. I pierwszym problemem, jaki będziemy mieli, a nad którym się wydaje zupełnie nie zastanawia się Robert Malinowski, to jest jak zrobić, żeby te wydane 30 milionów dało na siebie zarobić. Żeby dało zarobić Grudziądzanom przede wszystkim, żeby dało zarobić miastu, a w pierwszej kolejności, żeby miasto uwolniło się od dokładania do funkcjonowania. I to jest problem. I o tym problemie budowniczy tej mariny powinien pomyśleć przed rozpoczęciem tej inwestycji. No ale cóż jest, w związku z tym my będziemy nad tym problemem się pochylać, bo myślę, że teraz już Robert Malinowski nie zdąży, bo mam nadzieję, że będzie do samych wyborów będą go absorbowały naprawy, remonty, które tam na tej marinie trzeba wykonać miesiąc po oddaniu do użytku. Powiedział się na temat kwestii dotyczącej też miejsc parkowania, ale dla osób niepełnosprawnych. Wiemy, czym cechuje się kadencja pana prezydenta Roberta Malinowskiego, a mianowicie tym, że pozbawił osoby niepełnosprawne w Grudziądzu przywileju darmowego parkowania w każdym miejscu jak najbliżej celu dojazdu. Limit miejsc parkowania, wyznaczona liczba miejsc parkowania na Starówce w obrębie Starego Miasta nie spełnia w dniu dzisiejszym wymagań. Szczególnie doświadczamy tego w dni targowe. Pomimo tego, że zwiększono liczbę kopert na tym parkingu przy dużym targowisku przynajmniej o kilka, to w dniu dzisiejszym i tak brakuje miejsc parkowania. Często powtarzam i mówię, że osoby niepełnosprawne po pierwsze nie zawsze mają pieniądze drobne w kieszeni, po drugie nie zawsze mają siłę i kondycję taką, aby dojść do parkometru. W zasadzie czasami nieraz ostatkiem sił ktoś zarejestrował wypowiedź starszej pani, która przy Urzędzie Stanu Cywilnego, poruszająca się o kulach, szukała parkometru, ponieważ nie było miejsca parkowania dla osoby niepełnosprawnej. Ja uważam, że jest to skandal. Ten przywilej, który był, powinien być podtrzymany. Oczywiście karty parkingowe wymagają weryfikacji, ale to już jest inna kwestia. To jest kwestia odpowiednich służb do tego i wydziału, który powinien wprowadzić taką szczegółową identyfikację dla każdego. Natomiast brak tych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych uważam za wielki mankament, który dzisiaj jest nierozwiązany. Dyskutowaliśmy to w momencie, kiedy te przepisy się zmieniały. Tu zrobimy dwie rzeczy. To znaczy na pewno konieczna jest weryfikacja zasadności przyznawania kart inwalidzkich. Ponieważ no jest pewnym jednak czymś, nad czym się warto byłoby zastanowić, to jest ta nad Grudziądz ma jakby nad w stosunku do innych miast, to jest populacja zdecydowanie bardziej inwalidzka niż
inne. Ja myślę, że to nie wynika jednak z tego, że jest tu u nas więcej inwalidów, tylko po prostu z innych powodów. To jest jakby pierwsza rzecz, którą chyba trzeba zrobić, bo wtedy ci prawdziwi inwalidzi ruchu, którzy nie mogą się ruszać, którym jest to potrzebne, no nie mogą z tego korzystać. To jest raz. Dwa, koperty no, należy utrzymać tam, gdzie w jakiś naturalny sposób inwalidzi docierają, bo i chodzi o to, żeby im tych miejsc nie zajmowano, gdzie, o czym wiadomo, że oni się tam pojawiają i powinni mieć to miejsce zagwarantowane. I wreszcie wszyscy posiadacze kart inwalidzkich, gdziekolwiek by się zatrzymali, będą mieli prawo korzystania z postoju bezpłatnego. Czyli wyłożenie karty za szybę oznacza, że on nie musi stać na kopercie dla inwalidy, tylko może stanąć w dowolnym miejscu. Bo mówię, no, chodziłoby też o to, że, bo tak to by właściwie no, trzeba było tych miejsc dla inwalidów narobić niezliczoną ilość, na taką ilość jakby, czy na takie zapotrzebowanie, a z drugiej strony no, rysowanie tych kopert ma jedną wadę. Ono bardzo ogranicza ilość miejsc parkingowych, no ponieważ jeżeli mamy narysowaną kopertę dla inwalidy, to wtedy nie może stanąć na nim zdrowy człowiek. W związku z tym mówię, koperty dla inwalidów powinny być w miejscach, gdzie inwalidzi z różnych powodów no, się pojawiają, gdzie prawdopodobieństwo ich pojawienia jest większe. I niech to będzie, jedna czy dwie koperty, natomiast wszystkie pozostałe miejsca parkingowe dla inwalidów są dostępne i bezpłatne. I to będzie, to wprowadzimy zaraz po wygranych wyborach, czyli przywrócimy jakby status, który kiedyś obowiązywał. Troszeczkę z ZUS-em, troszeczkę z Urzędem Skarbowym. Ja myślę, że te daniny tutaj lokalne, które dotykają Państwa tutaj zgromadzonych, cieszę się, że też z Państwem tutaj mogę usiąść i też porozmawiać, posłuchać, co Państwa tutaj na Starym Mieście dotyczy. To one są jak w jakimś malutkim stopniu uciemierzeniem tak, biznesu, bo czy podatek tego nieruchomości, czy te opłaty za wodę, za ścieki troszeczkę więcej. Natomiast najbardziej mnie boli, może dotknęło mnie pośrednio i bezpośrednio, to, że w Grudziądzu na przykład, żeby dostać jakąkolwiek dotację, czy dostać doposażenie miejsca pracy, to nie myśli się, co trzeba zrobić, jaki biznes plan napisać, tylko gdzie trzeba zadzwonić i kogo zapytać, kogo podpytać znajomego, znajomy znajomego, tak, żeby furtka się otworzyła i żeby te przepisy, które są, mogły zadziałać ku rozwojowi przedsiębiorczości. I chciałbym, żeby tutaj obojętnie, kto zostanie tym prezydentem, zadbał o to, że zniknie, ta, zniknie taki układ chory, tak? Że, to nie jest że, no nie, ja mówię dla mnie z punktu widzenia tutaj przedsiębiorcy, tak? Jakiegokolwiek, że władza powinna dbać o to, żeby nie przeszkadzać, bo tak jak minister spisał, tak? I mówił, że powinniśmy jako przedsiębiorcy patrzą oczami historyków, tak? Tylko że w przyszłość, a rządzą nami historycy, którzy patrzą w przeszłość, tak? A przedsiębiorca potrafi przewidzieć i władza powinna niwelować te bariery, tak? Nie przeszkadzać, bo przedsiębiorcy tak jak odnajdują się dzisiaj, tak się odnajdą. Dzisiaj, jutro, pojutrze przy rozkopanych torach, ja ubolewam tak samo jak Państwo ostatnio moją ulubioną lodziarnię zamknęli na Legionów, tak? A dzisiaj szedłem z domu tutaj na spotkanie, to widziałem zryty asfalt, tak? Tam obok, bo wylali coś było źle i zryli, tak? Także ja bym chciał, żeby czy to Pan, czy to Komitet Państwa zapewnił, albo nie zapewnił, powiedział od razu, że tego nie zrobicie, że takie nie będzie potrzeba układu, żeby z czegokolwiek skorzystać, tak, w Grudziądzu, bo no to nie jest wielkie też korzystanie, bo jesteśmy okradani co miesiąc z ZUS-ów, tak, z podatku na fundusz pracy, tak, z którego te dotacje pochodzą. I systemu nie zmienimy tutaj w Grudziądzu, to trzeba sobie powiedzieć, bo gdybyśmy chcieli, to my też byśmy jako Nowa Prawica mieli świetne postulaty, tylko w Grudziądzu niewiele można zrobić w centralnych rzeczach, tak? A to, co można, to właśnie zniwelować bariery. I chciałbym to samo, śni mi się wiele razy, że wychodzę przed dom i sprzedaję to, o czym śniłem, tak? Wymyślam produkt, wychodzę i sprzedaję. Niestety nie mogę tego robić, bo na przykład muszę uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego, tak? I muszę czekać na zgodę z urzędu ileś tam dni, a wcześniej się okaże, że nagle wyszło to zarządzenie, że robi to MORiW podczas jakiejś imprezy, bo w Grudziądzu jest wiele rzeczy,
Ja już tu kiedyś mówiłem podczas konferencji, że jest mnóstwo sfer gruzujących przestrzeni, które miasto blokuje, tak? I chciałbym, żeby po prostu była taka deregulacja, że ja chcę, to ja sprzedaję, czy to na festynie, czy to na jakiejś imprezie tak miejskiej, a nie, że MORiK decyduje o tym, czy Urząd Miejski decyduje o tym, kto dostanie budkę i kiedy będzie mógł w jakich godzinach się wystawiać. I troszeczkę jeszcze, mam nadzieję, że tutaj jest trochę handlowców wśród Państwa też, bo to co widzę tutaj w mieście, to gryzi mnie troszeczkę to, że po 18 miasto jest puste i chcę... Już przeszedł. A w Alfie jest trochę więcej ludzi. Tak? Alfie nie zamknie ani pan Andrzej, ani żaden z innych kandydatów, tak, ani Nowa Prawica nie zamknie Alfy Centrum Handlowego. To jest taki sam przedsiębiorca jak każdy z Państwa, chciałby też mieć jakiś udział w zysku z tego, że ktoś tam przychodzi. Natomiast ja pracuję, ja też prowadzę firmę i chcąc skorzystać z usług czy to fryzjera, czy kupić sobie garnitur, a mamy świetne usługi, bo nie trzeba wyjeżdżać do Torunia czy do Bydgoszczy, żeby zakupić garnitur w Grudziądzu, można. Fajne rzeczy zakupić. Mamy salony mody męskiej w centrum miasta. Boli mnie to, że ja muszę tam biec w sobotę, wstanę, posprzątam dom i muszę biec tam, żeby do 13 zdążyć. Może czas pomyśleć, może czas troszeczkę pomyśleć, ja mam taki wzór z Wielkiej Brytanii troszeczkę, żeby dwa razy w tygodniu pomyśleć o tym, żeby te sklepy były jednak troszeczkę dłużej otwarte może. Może później rozpoczęły funkcjonowanie, żeby te sklepy nie były na bezrobotne, bo dzisiaj ja wchodzę do fryzjera, mówię, że dziękuję pani, że pani ma do 19, bo zwykle mają tylko dla bezrobotnych za usługę. To państwo mnie nie zlinczujcie, ale ja bym chciał po prostu o 20 na przykład wejść do sklepu. Wiem, że to się wiąże też z kodeksem pracy, związane ręce, tak bardzo często trzeba to poobchodzić. Ale myślę, że to byłby też krok do tego, żeby ożywić Starówkę, tak? Żeby spowodować, że ci ludzie nie będą biegli do H&M-u w Alfie, tylko pójdą sobie do salonu mody męskiej na Starej Długiej czy innej ulicy, tak? I na to też liczę na tutaj Państwu, na przychylność Państwa Komitetu, jeżeli będziecie... Ja bym tak życia Starówce, no musi się opierać na gospodarczej wolności, na tym, że stworzy się ludziom możliwość działania. No, zresztą widzimy to dzisiaj. Imprezy, które są organizowane od czasu do czasu na Błoniach Radomyślańskich, jak pójdziecie, tam nie spotkacie człowieka z Grudziądza, który by czymkolwiek handlował, który by piekł kiełbaski, sprzedawał piwo, nie wiem. To oczywiście musi się zmienić. No to nie może być reglamentowane. Jeżeli ktoś ma możliwość, chce, dysponuje, spełnia jakby warunki natury takiej, no nie wiem, sanitarnej, czy tam, które trzeba spełnić, no to przede wszystkim niech to będzie robota dla miejscowych, dla tych, którzy tu w Grudziądzu chcą z tego żyć. Także tu pod tym względem deklaruję, że też jestem o to święcie przekonany, że jak najmniej regulacji, które by ludziom tam utrudniały tego typu działalność. Ale również jeżeli chodzi o te inne sprawy, o których tutaj była przed chwilą mowa, to marzy mi się też coś takiego, żeby, nie dlatego, żebym twierdził, że urzędnicy to są ludzie, którzy, bo tu mówię się o tym, czy będzie możliwość załatwienia różnych spraw, czy bez układów, bez dzwonienia i tak dalej. Ja bym w ogóle chciał stworzyć z grupy młodych, ale dobrze przygotowanych i jakby przeszkolonych ludzi taką grupę urzędników, która by służyła do tego, że jak jest przedsiębiorca, który chce założyć interes, to oczywiście to, co na ile mu utruć życie może urząd, to ja jakby za to odpowiadam i ja jestem, biorę to na siebie, żeby mój urzędnik no, nie utrudniał, żeby nie zwlekał z wydaniem pozwolenia, czy tam nie obsyłał go po wszystkich świętych. Ale marzy mi się coś takiego, żeby byli tacy urzędnicy, których zadaniem będzie prowadzenie takiego przedsiębiorcy również wobec Urzędu Skarbowego, czyli tego, na co nie ma bezpośrednio wpływu, ale wiadomo, że ma rację tutaj
jest sytuacja w tym, że jakby często tym główną przeszkodą to są właśnie ZUS-y, urzędy skarbowe i tak dalej. I chciałbym, żeby w mieście było, żeby miasto było takim swoistym, z taką instancją odwoławczą, jak ktoś napotyka na idiotyczne przeszkody w ZUS-ie, w urzędzie skarbowym czy gdzieś indziej. Dlaczego? Dlatego, że miasto, wbrew temu co się mówi, ono ma pewne możliwości. To jest czasem no, człowieka zagonią, wreszcie zniechęcą go, on rzuci papierami i powie, nie robię dalej tego. Więc chodziłoby o to, żeby tego typu sprawy, żeby tego typu przedsiębiorcy w takiej sytuacji mieli tą instancję odwoławczą, jaką jest w urzędzie ktoś, kto ma za zadanie, i to należy do jego zadań, przecierać, otwierać drogi przedsiębiorcom. I to naprawdę jest coś, co jest potrzebne. Bo często, znaczy to oczywiście musieliby być ludzie, którzy doskonale się orientują w prawie, ale jednocześnie tacy, którzy nie pozwolą na byle jaką robotę urzędnikowi Urzędu Skarbowego czy urzędnikowi ZUS-u. I powiedzenie przez prezydenta, bo sądzę, ja znam odpowiedź Roberta Malinowskiego. A co ja mogę? Nie, to nie ode mnie zależy. Bo on tak mówi o swoich urzędnikach. Ci, którzy od niego zależą. On mówi, ludzie, idźcie, jak ja się modlę o to, żeby prokurator to zakwestionował. Czyli żeby prokurator zaskarżył decyzję, którą wydali jego urzędnicy. No przecież on jest władny sprawę rozpatrzyć, zapoznać się i postawić ją na nogi, a nie na głowie. Prawda? I chodziłoby o to, żeby miasto pełniło również w tych sferach, gdzie obywatel ma problemy z władzą inną niż lokalna, żeby miasto było, że tak powiem, adwokatem, darmowym adwokatem człowieka, który boryka się z urzędniczą machiną. Opiekun przedsiębiorcy. I myślę, że coś takiego uda się nam stworzyć. I chciałbym, żeby tak też było. Kto będzie nami rządził? To musi się zmieniać, prędzej czy później. A władza już musi odejść. Już za długo i tak rządzi. Ja myślę, że normalne warunki funkcjonowania jego mieszkańców powinien tak się zachowywać. No, ale nie wszyscy się zachowują, prawda? W związku z tym, no, ja myślę tak, to co na pewno można wysnuć, czy wyciągnąć jaki wniosek, że nie powinien rządzić ten, który rządzi dotąd. Ponieważ akurat te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, nie zostały spełnione, prawda? A może rzeczywiście, to czy pewnie ja, czy ktoś inny, może ma mniejsze znaczenie. Ja mówię, jaki mam pomysł na zmianę tego stanu, który jest. Natomiast chciałbym, żeby wyborcy, idąc do urny, przede wszystkim wiedzieli, że nie wolno tego miasta zostawić w ręku dotychczasowej władzy. To jest pierwsze. A potem niech zdecydują, kto ich zdaniem najlepiej tym miastem pokieruje. Takie mam przesłanie. I wtedy w tym kontekście rzeczywiście jest ważne, kto zostanie, kogo wybierze. Proszę Państwa, widzę, że no nie, być może moje wystąpienie było wyczerpujące. Dziękuję za te pytania, które się pojawiły, bardzo cenne. I myślę, że tutaj i w tych wypowiedziach, w tym ostatnim pytaniu i w tym, co Daniel mówił tu wcześniejsze, no, sądzę, że w wielu sprawach naprawdę się zgadzamy. Ja sądzę, że niezwykle ważną rzeczą jest ten program, który przygotowujemy tu dla grudziąckich przedsiębiorców i dla Śródmieścia Grudziądza, ponieważ tak naprawdę no, ta część miasta musi pełnić w nim rolę miastotwórczą. I zmienimy to tylko wtedy, jeżeli tak podejdziemy do tych problemów, jak starałem się tutaj Państwu to przedstawić.
Proszę Państwa, mam jeszcze taką informację. Otóż niezależnie od spotkań, które się jeszcze będą odbywały, one będą i na osiedlach, prawda, i tak dalej, ja ostatni miesiąc zamierzam spędzić na Grudziąckiej ulicy, na targowiskach, prawda, i tak dalej, bywać tam, gdzie bywają Grudziądzanie, rozmawiać z nimi i tak dalej. To będzie główna część kampanii. Natomiast chciałbym Państwa zaprosić 16, czwartek przyszły, o godzinie 18 na taką oficjalną konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu dla Grudziądza.